Chciałbym powiedzieć o czasie. I trochę jest to w nawiązaniu albo w pewnej ciągłości, jeśli chodzi o to, co mówiliśmy o sabacie, o szczególnym odcinku czasu. Czas, który pozostał. Czas, który zostaje. Czas, który zostaje. Jest to tytuł książki. Chyba nie do końca bardzo popularnej, znanej książki właśnie pod takim tytułem. I jest to komentarz do listu do Rzymian napisany przez Giorgio Agambena, takiego filozofa włoskiego, który ostatnio stał się sławny z powodu sprzeciwu, jaki wygłosił już rok temu wobec obostrzeń w pandemii. Uważał, że godność człowieka podczas stosowania tych obostrzeń w jakiś sposób cierpi, że życie to nie jest tak zwane nagie życie, to jest jego koncepcja nagiego życia, czyli współcześnie instytucje i w zasadzie większość ludzi godzi się na to, żebyśmy hołubili, czy też skupiali się na tym, żeby przetrwać w formie takiego nagiego życia, w formie przetrwalnikowej. A więc tak jakby to życie było tylko po to, żeby ono trwało, a nie po to, żeby żyć. Tak? Więc ten jego sprzeciw został wyrażony w kilku felietonach. Zostało to opublikowane niedawno w formie książki. Wczoraj właśnie była debata filozoficzna w internecie, na Facebooku. Można było wysłuchiwać różnych komentarzy filozofów, ale to tylko taki kontekst, taki tło, bo każdy szanujący się teolog pisze komentarz listu do Rzymian, prawda? I ja w zasadzie prawie całą tą książkę przeczytałem i pomyślałem sobie, że jest tam parę fajnych, ważnych, istotnych przesłań, które w zasadzie są wspólne do myślenia o czasie w taki sposób, w jaki jest to w Biblii. W tym tekście filozoficznym, gdzie oczywiście jest dużo dywagacji, dużo pytań, dużo poddawania wątpliwość różnych spraw, jak to filozofowie robią, ale odwołuje się, bo jest to w sposób nieunikniony odwołanie do Biblii, skoro pisze ten autor o liście do Rzymian. Więc chodzi o czas, taki czas mesjański, czas szczególny, bo w którym momencie my jesteśmy? Spójrzmy trochę paradoksalnie, jest to cytat z listu do Koryntian, nie z listu do Rzymian właśnie. Ten pierwsza część tego wersetu 29, pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdziału. Czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, bo on trwa. Czas, który pozostał. O jakim czasie mówi apostoł Paweł? Który fragment czasu, którego momentu on mówi, że jest ten czas, który nam pozostał? Chodzi o czas mesjański. Ten czas, w którym zdaliśmy sobie sprawę, czy apostoł Paweł zdał sobie sprawę, że rzeczy się kompletnie zmieniły. Ten moment, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał, umarł, zmartwychwstał. Jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości czasu. Jakby nowy odcinek się zaczął. I my czekamy, aż ten nowy fragment, nowa era się dopełni. I jesteśmy w tym czasie. Musimy czekać, aż coś się stanie. Adwentyści dnia siódmego czekają, aż się czas dopełni. Czy tego czasu jest dużo, czy mało? Czas jest krótki. Pora, ten moment. Ta zmiana w czasie, ona jest szczególnie dolegliwa, kiedy pracujemy, kiedy mamy terminy różne do dopełnienia, do spełnienia, do dotrzymania. W pracy są różne zobowiązania. W życiu mamy też sprawy, które nie cierpią zwłoki. Nadmierne myślenie o czasie, o terminach, o problemach sprawia, że my jesteśmy napięci, w lęku. Boimy się tego, co się stanie. Że nadchodzi czas, w którym musimy zdać jakieś sprawozdanie albo zdać sobie sprawę, że coś się nie udało zrobić. Albo zweryfikować to, co się udało zrobić.
A może zapomnimy o tym? Znaczy w tym sensie zapomnimy, żeby się nie przejmować za bardzo tym, co będzie w przyszłości, a nie tym, co jest w przeszłości, bo tak naprawdę nigdy nie ma możliwości zaznać przyszłości, dopóki ona nie nastanie. Czasem pacjenci z zaburzeniami lękowymi właśnie cierpią z tego powodu, że nadmiernie się skupiają na tym, co będzie potem. Taką techniką psychoterapeutyczną, behawioralną jest ćwiczenie oddechowe. Spróbujmy to zrobić teraz. To się nazywa 7 na 11. 7 sekund wdech, 11 wydech. Zróbmy teraz coś takiego. 7 sekund wdychamy, liczymy. 11 wydychamy. Czujecie czas? Że jesteśmy tylko w czasie. On sobie mija. Trwa. My musimy różne sprawy załatwić w tym czasie. Więc mamy, ten czas jest skończony, mimo że w tym momencie, kiedy o nim myślimy, w jakiś sposób go doświadczamy. Ale nie myślimy o sprawach, doświadczamy bycia. Tego szczególnego rodzaju doświadczenia polegającego na tym, że wiemy, że żyjemy, że jesteśmy. Czasem to zatracamy. Czasem marnujemy to doświadczenie. Marnujemy czas, ale nie w tym sensie, że nie zrobiliśmy różnych rzeczy, które mamy do zrobienia, ale nie wiemy, że żyjemy. Nie wiemy, że żyjemy dobrze albo żyjemy w jakiś sposób dobry. Dobrym życiem albo pełnym życiem. Więc apostoł Paweł mówi o czymś takim, co jest świadomością, że musimy dobrze ten czas wykorzystać. Taki rodzaj skurczania się czasu. A więc do kiedy ten czas ma trwać? Do kiedy mamy czas? Ile nam tego czasu pozostało? W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale od 9 do 10 wersetu przeczytajmy. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi w nim. Pełnia czasów, wypełnienie czasów. Moment, w którym nastąpi jakieś dopełnienie wszystkiego. Finał, konkluzja. Więc jesteśmy w tym momencie, w którym czekamy na wypełnienie się tego czasu. Jeśli faktycznie patrzymy na historię świata jako na jakiś rodzaj czasu, który miał swój początek od stworzenia i będzie koniec tej formy czy takiej postaci świata, jaką mamy do czynienia, to wydaje nam się, że jesteśmy bliżej czy dalej tego końca teraz. Bliżej. Tylko to bliżej trwa już długo. Trwa i trwa. Ciągle trwa to bliżej, nie wiemy kiedy. To jest właśnie ten paradoks naszego doświadczania czasu i myślenia, że to już tu, już za chwilę, już zaraz. Prawda? Chyba ten werset dzisiaj już był czytany, ale spójrzmy. A może nie. Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział i drugi werset. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Jaki tu paradoks dotyczący czasu mamy? Kiedy Bóg ukończył świat? Szóstego dnia czy siódmego? Czy robił coś siódmego dnia, czy nie?
jakoś ten czas w pewnym momencie się zmienił, prawda? To takie przejście. Być może my też jesteśmy w takim przejściu, prawda? Że to jest ten moment, w którym tak naprawdę już jesteśmy na innych warunkach w tym świecie, wiedząc, że coś się dokonało, jeśli chodzi o tą mesjańską rolę Chrystusa, to, co zrobił. Więc czekając, jesteśmy już u progu dnia siódmego, u progu tysiąclecia. Już prawie, że jesteśmy. Już prawie wchodzimy. To jest ten taki moment, w którym ciężko znaleźć tą różnicę, kiedy kończy się czas, a zaczyna. Ten niesamowity paradoks, bo ciężko ten czas podzielić na najdrobniejszy fragment, tak? Najdrobniejszą porcję czasu. Zdaje się, że my możemy dzielić to w nieskończoność, tak? A może jednak jest jakiś moment, w którym nasz mózg doświadcza czasu w taki sposób, że nie widzi tej różnicy. To może to jest ta różnica. To chyba, że mamy takie techniczne możliwości, żeby ten czas właśnie z największą dokładnością sprawdzić, wydzielić, prawda? List do Galacjan, 4 rozdział. I 4 werset. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. Więc to wypełnienie czasu jest pewna niekonsekwencja, bo pełnia czasów, wypełnienie czasów, w rozumieniu oczywiście dopełnienie się jakiegoś odcinka czasu względem zapowiedzianych wydarzeń, tak jak proroctwa były. Więc generalnie pojawienie się Jezusa na świecie było wydarzeniem niesamowitym, ale faktycznie to stanowi o tym, że coś się tutaj zmieniło na świecie, że zaczynały się inne warunki funkcjonowania człowieka w tej grze między winą, odkupieniem, karą, albo może na wyższym poziomie walce między dobrem a złem, walce w wielkim boju Chrystusa z szatanem, to wypełnienie czasu. Bóg zesłał Syna swego. I sięgnijmy jeszcze raz do Dziejów Apostolskich teraz. 3 rozdział, werset 21. Bóg zesłał Syna, którego musi przyjąć niebo, aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Więc ten czas niejako jest zawieszony, niejako trwa w sytuacji, kiedy przez chwilę Chrystusa tu nie ma, który jest w niebie, nie jest na ziemi, który, jak wiemy, ma trochę do zrobienia tam w niebie, który nie jest bezczynny, który wykonuje te funkcje swoje kapłańskie w świątyni w niebie. To oczywiście jest odrębny fragment teologii adwentystycznej, które te czynności, one są na tyle być może pracochłonne, że muszą mu zająć trochę czasu. My nie wiemy, czy czas w niebie jest takim samym czasem, jak czas tutaj na ziemi. Oczywiście wchodzimy w taką sferę rozważań, które no nie znamy się za bardzo. To jest ta zasłonięta tajemnica, że jesteśmy w tej zagadce, tak? W tym zwierciadle, że widzimy niby w zwierciadle, jak mówi apostoł Paweł, że to wszystko jawi się nam jakoś, ale wiemy, że nie wiemy wszystkiego, że może kiedyś będziemy wiedzieć dokładniej, na czym polegają te przygotowania do odnowienia wszechrzeczy. Więc ile to będzie trwać? Ile mamy czasu? Czy to jest ważne pytanie, czy nie? Czy to będzie pojutrze? Czy to będzie za miesiąc, za rok? No wiemy, że raczej to tak z dnia na dzień nie będzie, bo parę rzeczy się musi wydarzyć. Choć znamy rozczarowanie z 1844 roku, że branie zbyt dosłowne, literalne pewnych dat,
i przekonanie o tym, że coś wydarzy się tego i tego dnia, wiąże się z niebezpieczeństwem, że doznamy rozczarowania i będziemy musieli wszystko na nowo sobie budować w naszym wyobrażeniu o powtórnym przyjściu Jezusa, że ono może jednak inaczej będzie wyglądać, kiedy indziej. Więc wiemy, że musimy być ostrożni, wstrzemięźliwi w tym kalkulowaniu, w tym myśleniu. Ale niecierpliwość albo potrzeba wiedzy o tym, kiedy coś się stanie, kiedy to będzie, towarzyszy nam od dawna, prawda? Towarzyszy ludzkości i ludowi Bożemu od dawna. Siedemdziesiąty czwarty psalm i werset 9. W tłumaczeniu chyba Biblii Gdańskiej to troszeczkę inaczej będzie. Nie widzimy znaków. W Biblii Warszawskiej jest nie widzimy godeł naszych. Nie widzimy znaków. Już nie ma proroka. A nikt pośród nas nie wie, jak długo. Jak długo. Tutaj w następnym wersecie. Jak długo, Boże, wróg będzie urągał, czyż nieprzyjaciel wiecznie będzie bezcześcił Twe imię. Więc jesteśmy w takiej sytuacji, w której wiemy, że to nie jest ten moment, w którym panuje w taki literalny sposób Bóg na ziemi. Jeszcze nie. I zastanawiamy się, jak długo. Ale czy powinniśmy się nadmiernie skupiać na tym pytaniu, jak długo? Czy musimy się tym przejmować? Czy powinniśmy szukać odpowiedzi na to pytanie, jak długo? Czy powinniśmy może powiedzieć, że nie wiemy, po prostu. Nie wiemy, jak długo. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. I werset 56. To są słowa Jezusa w ustępie zatytułowanym O znakach czasu. 56 werset 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać. A jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Umiemy rozpoznać znaki obecnego czasu? Ten obecny czas trwa kiedy? Od czasu wypowiedzenia tych słów? Długo. 2000 lat. Więc o czym ten czas, te znaki tutaj, które by gdzieś mogłyby być, miałyby świadczyć? O tym, że dzieją się mechanizmy świadczące o tym, że trwa jakiś rodzaj walki, że różne siły się ścierają. My jesteśmy świadkami różnych tendencji, które polegają na tym, żeby pokazać pewne wartości, że one są ważne, inne mniej. A my mówimy przez cały kwartał o przymierzu, o tym, jakie są warunki tego przymierza. Co w zamian za spełnienie tych warunków Bóg obiecał tym, z którymi to przymierze zawarł? Bo te znaki są cały czas. Bo to jest właśnie ten moment. I sięgnijmy do listu do Rzymian. 13 rozdział. I 11 werset. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła. Dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. To jest 12 werset.
A poprzedni jeszcze, 10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora. Więc co mamy robić w tym czasie, o którym wiemy, że nadszedł? Nie będziemy czekać, tak? Bezczynnie, licząc czas, tak jak czekając na Godota, tak? Na kogoś, kto ma przyjść, ale nie wiadomo do końca, kto to jest, kiedy to będzie. Już czas. List do Galacjan, 6 rozdział. I 10 werset. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim. A najwięcej domownikom wiary. Mamy ten czas, czy nie? Poprzedni werset. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. We właściwym czasie, to jeszcze on nie nadszedł. Ale teraz mamy czas na co innego. Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Pamiętajmy o tym. Chyba tak się dzieje, prawda? Że nie mamy z tym problemu. Żeby domownikom wiary w sposób szczególny pomagać, mieć dla siebie czas. Ta świadomość, że mamy czas, ona powinna nadejść w piątek wieczorem. Mamy czas. Mamy czas. Bo inne rzeczy się zatrzymują w naszej świadomości tego, co ten świat nam każe robić. Do czego nas wzywa, do czego nas napiera. Tak? Jaka jest presja na różne rzeczy. Więc póki mamy czas. I następny list do Efezjan i 5 rozdział. Szesnasty werset. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Czy teraz są dni złe? Na zewnątrz? Czy są dobre? Złe. Ale przez większość czasu, gdyby takie pytanie zadać, to większość ludzi by mówiła, złe są te dni, nie są najlepsze. Prawda? Takiego poczucia, że jest fajnie, gdyby tak losowo właśnie zapytać ludzi, to by tak powiedzieli. No, nie jest fajnie, zawsze jest jakieś poczucie, że złe rzeczy się dzieją. Choroby niech zniknęły. Umrzemy na to lub na inną przyczynę chorób, na inne rodzaje chorób, inne zagrożenia. Zdarzają się wypadki. Ludzie chorują na choroby przewlekłe. Ta świadomość tego, że nasz czas, jeśli chodzi o długość życia, jest skończony, zawsze nam towarzyszyła. Więc zasadniczo jakościowo się nic nie zmieniło. Ludzie martwią się tym, że ilościowo może trochę to zagrożenie jest większe, no bo tak, doszła nowa choroba, nowe zagrożenie, które nam troszeczkę przyczyniło się do zwiększenia ryzyka. Troszeczkę. Właśnie, to jest to postrzeganie tego, jak dużo tego ryzyka jest, jak bardzo mniej czasu nam średnio rzecz biorąc zostało. Dni są złe. Objawienie, 12 rozdział. I 12 werset. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż stąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Czy diabeł wie więcej od nas, jeśli chodzi o czas? Bo tutaj znowu wchodzimy w taką sferę, gdzie trochę możemy dywagować. No być może diabeł, wierzycie w diabła? Być może ta istota, która była na świecie wcześniej, no to ona ma więcej wiedzy o tym, na czym polega wieczność. Więc ten moment, w którym uświadomił sobie, że jego losy są przesądzone, sprawił, że zdał sobie sprawę, że czasu ma niewiele. W obliczu, może nawet nie wieczności, w obliczu
jakichś jednostek czasu, które są dla nas nie do wyobrażenia. Więcej niż tysięcy lat, może milionów lat, nie wiemy. Ale on ma czasu niewiele. Więc ten czas, który gdzieś tam jest przed nami, z innej perspektywy, to nie jest długi czas. To nie jest długi czas. Wróćmy zatem do listu do Rzymian. I 8 rozdział, 18 werset. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Więc no to ta odpowiedź, że czasy są złe, że ten dni są złe w tym czasie, że utrapienia, jakie nam towarzyszą, trudności dnia codziennego, problemy, przeszkody, one nic nie znaczą. To jest ten czas, w którym jesteśmy i to jest nic w porównaniu z tym, co się ma nam objawić w pełni czasów, u pełni czasów. Więc ta świadomość tego, że wydarzenia, które będą, tak naprawdę przewyższają wszystko to, czego teraz doświadczamy, powinno dać nam siłę. Powinno dać nam przekonanie do tego, że to, co teraz się dzieje, to jest tylko takie preludium. To jest taki przedsionek do tego, co będzie kiedyś. To kiedyś nastąpi tak naprawdę po naszej śmierci być może, tak? A może nie, ale to kiedyś będzie. I to jest niesamowite, że myślenie o tym, co będzie kiedyś, poza horyzontem śmierci, jest paradoksalnie może nieracjonalne dla wielu, ale to jest istotą religii. To jest ten moment, w którym my pokonujemy to ograniczenie myślenia o tym świecie, w którym jesteśmy, tej naszej codzienności, tej doraźności, że kiedyś będzie coś, co zupełnie będzie nie do wyobrażenia. Mamy tylko taki przedsmak tego, co może się wydarzyć. Wróćmy na koniec do listu do Koryntian. Do tego momentu, w którym Paweł mówi, czas, który nam został, nie jest taki długi. Werset 29 i 31 z 7 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, on trwa. Winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. Trochę tak dziwnie brzmi, prawda? Ci, co mają żony, wiedzą, że to tak, no jak to tak, no mamy żony i mam tak, jakby ich nie było. Bo mamy jakieś życie swoje, rodzinne obowiązki, mamy dzieci, pracujemy, żeby zarobić na dom. I musimy w jakiś sposób wykroczyć poza to ograniczenie no, takiej naszej ludzkiej natury, polegającej na tym, że żyjemy w świecie w takich uwarunkowaniach społecznych, biologicznych i żyć tak, jakby trochę inaczej było. Jakby te aspekty duchowe też były ważne. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Więc ci, którzy cierpią, jakby nie cierpieli. Jakby stało się coś złego w tym doczesnym świecie, to niech nie cierpią. Bo jesteśmy równocześnie w tej innej rzeczywistości duchowej. Bo wiemy, że w tym świecie rzeczywistym wydarzą się rzeczy, które są złe, które sprawiają nam cierpienie. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. Dobrze być w dobrym humorze, pośmiać się, mieć w sobie energię, radość, to jest fajne. Ale wiemy, że tak na dobrą sprawę to też jest chwilowe. Nie można być cały czas wesołym, w dobrym nastroju, bo to też kosztuje emocje. A jak będziemy ciągle się śmiać i zbyt nakręceni, no to wiecie, też na nas popatrzą tak trochę dziwnie. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali, czyli nie przywiązujemy się do tego, co posiadamy, co kupujemy. Robimy inwestycje, dbamy, ale znowuż to jest taka doraźna sprawa. To nie jest coś, co stanowi o istocie naszego bycia tutaj.
nie można się przywiązywać do tego, bo wiem, że to jest przemijające. Że wszystko minie, że nie pozostanie kamień na kamieniu. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Co to znaczy używać tego świata? No być w nim. Na tych zasadach, które świat dyktuje. Respektować zasady, pewne funkcje, funkcjonować w tych strukturach państwowych, społecznych, nawet w kościele, tak? Ale tak jakby nie być jednocześnie w tym. Przemija bowiem kształt tego świata. No, to taka bardzo charakterystyczna fraza, której pewnie nieraz słyszeliśmy. Przemija bowiem postać tego świata. Znowuż czas. Czas, który mija. Zakończymy wersetem z Księgi Izajasza. Dwudziesty pierwszy rozdział. I jedenasty werset. Woła na mnie ktoś z Seiru, strażniku. Jaka to pora nocna? Strażniku, jaka to pora nocna? W innym tłumaczeniu ktoś krzyczy do mnie z Seiru, stróżu, ileż pozostało z nocy? Stróżu, ileż pozostało z nocy? Ile nam czasu zostało? Nieważne. Wiemy, że ten czas mija. Wiemy, że powinniśmy go dobrze wykorzystywać. Wiemy, że powinniśmy się zająć tym, co ważne. Pamiętajmy o tym i nie traćmy czasu. I czas soboty wykorzystajmy również na to, aby być ze sobą i czynić dobrze domownikom wiary i tych, których spotkamy. Amen.